Dziś moim gościem w programie Oblicze Medycyny jest Aleksandra Ratajczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współautorka badania, które sprawdza, jak smog wpływa na organizm dzieci. Dzień dobry. Może zacznijmy właśnie od samego badania. Czy mogłaby Pani więcej nieco opowiedzieć o epidemiologii, jaką Państwo przyjęli i z kim Warszawski Uniwersytet Medyczny w zasadzie to badanie zrobił? Chcieliśmy zrobić to badanie na dużą skalę i aby mieć możliwość zrobić badanie na dużą skalę, musieliśmy zaangażować w to więcej partnerów. Poprosiliśmy o współpracę firmę ARC Opinia i Rynek. To jest firma zajmująca się zbieraniem opinii na różne tematy, dzięki czemu mieliśmy dużo osób do badania. Wybraliśmy dzieci, w zasadzie rodziny, to znaczy rodziców, dzieci w wieku pomiędzy 3 a 12 rokiem życia. Warunkiem uczestnictwa w tym badaniu było zamieszkanie w miejscowości, w której znajdował się czujnik powietrza. I albo to był czujnik powietrza Inspektoratu Środowiska, albo czujnik powietrza komercyjnej firmy Erlaj, bo tylko na tej podstawie mogliśmy potem dalej prowadzić badanie. A kto wsparł Państwa od strony naukowej? Politechnika Warszawska. I w kolejnych etapach dołączyły się osoby z innych uniwersytetów, żeby wspomóc nas w biostatystyce. Zanim o tym, co w zasadzie Państwo odkryli w trakcie badania, chciałabym zapytać, dlaczego ten projekt jest taki unikalny w skali kraju i w skali innych projektów badawczych? To tak. Co prawda było już sporo doniesień i medialnych, i naukowych na temat zanieczyszczeń powietrza i wpływu na zdrowie. Ale nie było badań wskazujących na taki rzeczywisty wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, zwłaszcza na zdrowie takich wrażliwych grup, to znaczy najmłodszych i najstarszych. My skupiliśmy się na dzieciach i wykazaliśmy w naszym badaniu wpływ zanieczyszczeń powietrza na górne drogi oddechowe, co nie zamyka oczywiście tematu, natomiast w pierwszej kolejności zanieczyszczenia powietrza trafiają właśnie do górnych dróg oddechowych. I jak liczna była grupa, populacja, którą objęli Państwo badaniem? To było prawie 1500 dzieci, 1475 i to jest bardzo duża populacja, bardzo duża. Z całego kraju czy z jakichś poszczególnych regionów? Z całego. Staraliśmy się dobierać, no właśnie oprócz tych miast, które koniecznie musiały mieć czujniki, to staraliśmy się robić regionalizację, czyli żeby były zarówno osoby z północy, z centrum, jak i z południa Polski, żeby wykazać ewentualne różnice w zanieczyszczeniach w poszczególnych miastach. Południe Polski jest określane często tym regionem, który ma największy problem ze smogiem. I czy tak, Państwa prawda. Badania to potwierdzają? Tak, aczkolwiek na przykład Rzeszów był w puli miast o średnim zanieczyszczeniu powietrza. Kraków był w puli miast o dużym zanieczyszczeniu, natomiast z tego, co teraz śledzę, to w związku z tym zakazem palenia węglem już spada tam znacznie zanieczyszczenie. Dlatego nie mamy takiego jasnego podziału na północ, środek i południe co do zanieczyszczeń jakości powietrza. O negatywnym wpływie smogu na zdrowie mówi się bardzo wiele w ostatnim czasie. Czy Państwa badania to potwierdzają? Jaki jest ten wpływ na górne drogi oddechowe i na choroby górnego układu oddechowego? Zajęliśmy się wpływem krótko- i długoterminowym. Chcieliśmy wykazać, jaki jest wpływ krótkoterminowy zanieczyszczeń i bardzo szeroko ujęliśmy objawy z górnych dróg oddechowych. Katar, kichanie, pytaliśmy o objawy ze strony uszu, oczu. Natomiast wykazaliśmy wpływ, który nie był krótkoterminowy, czyli nie można go zaobserwować w danym dniu, kiedy jest zanieczyszczenie powietrza, ale raczej długoterminowy. I wykazaliśmy, że wraz ze wzrostem zanieczyszczeń powietrza, konkretnie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, wzrastała częstość zgłaszanych przez dzieci kataru, kichania, kaszlu. A w przypadku pyłów zanieczyszczonych PM2,5 wykazaliśmy korelację pomiędzy wzrostem zanieczyszczeń PM2,5 a trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym, czyli tam dzieci zgłaszały po prostu trudności z myśleniem w dniach z zanieczyszczonym powietrzem. Czy w Pani ocenie te wyniki, oczywiście mam taką nadzieję, że tak właśnie będzie, że staną się podstawą do opracowania rekomendacji może dla programu walki ze smogiem, skoro widać aż tak jego duży negatywny wpływ na zdrowie tej, zwłaszcza tak młodej populacji. Czy jest na to szansa? Tak, część środków pochodziła z organizacji rządowych, środków finansowych, czyli to badanie było też w zainteresowaniu ludzi z
tych decyzyjnych, tych, które mogą realnie wpływać na jakieś zmiany, bo umówmy się, my na po takim to, co my możemy zrobić, jest niewiele, to muszą być działania odgórne tak naprawdę. I osoby, które były zaangażowane w projekt, a potem otrzymały wyniki, były bardzo tym zainteresowane. Zwłaszcza tak jak mówiłam, nie chodzi tu tylko o krótkofalowy efekt, czy tylko o katar i kichanie, no bo to sensacji nie wzbudza, kichamy i kaszlemy często wszyscy. Natomiast już wyniki, że na 100 dzieci chorujących w tym sezonie smogowym, czyli tym jesienno-zimowym, od 14 do 18 można przyjąć, że choruje właśnie przez zanieczyszczenia powietrza, czyli to sporo. A poza tym wykazaliśmy, i to są badania, to są wyniki, które jeszcze opracowywujemy, natomiast tu już tak może pani zdradzić zdradzę, trochę. Uchylę rąbkę tajemnicy, że z naszych badań wynika, iż dzieci narażone na wysokie zanieczyszczenia powietrza, znowu mam na myśli te pyły PM2,5, PM10, częściej rozwijają alergie wziewne i astmę, i to znacznie częściej. A to są już choroby, które stanowią bardzo poważny ciężar dla systemu opieki zdrowotnej. To już, i to jest choroba przewlekła, to choroba, która wiąże już człowieka do końca życia w zasadzie. Państwa badanie jest na pewno bardzo cenne, ale czy w pani opinii smog w ogóle jest problemem zbadanym? Bo na pewno jest problemem, o którym jest bardzo głośno. Smog faktycznie stał się problemem dość medialnym od jakiegoś czasu. Pojawiają się publikacje, jest ich coraz więcej z roku na rok, natomiast brakuje wciąż rekomendacji, które jasno określałyby, co robić. Czy warto wyjść na spacer, kiedy panuje wysokie zanieczyszczenie powietrza, czy sobie jednak lepiej odpuścić i czekać w domu. Czy zakładać maski z filtrem HEPA, czy nie zakładać. Badania, które są prowadzone na małych grupach. Na przykład maski z filtrem HEPA, co do ich skuteczności, wstępne badania wskazują na korzyść z ich korzystania. Natomiast są to badania na populacji rzędu 15 osób. Co prawda, na te 15 osób, które były wzięte pod uwagę do badania w Chinach, wykazano, iż chodzenie w masce z filtrem HEPA zmniejsza ciśnienie krwi i powoduje większą zmienność rytmu zatokowego serca, czyli wpływa korzystnie na układ krążenia. Ale to jest tak mała grupa badania, że ciężko mówić tu o możliwości stworzenia rekomendacji na świat. Co pani zdaniem stoi na przeszkodzie, nie tylko dla stworzenia takich rekomendacji, ale w ogóle dla większego zainteresowania naukowego tym problemem? No to, co zawsze stoi na przeszkodzie, czyli finanse. Jest bardzo ciężko stworzyć dobre badanie, duże badanie, mając niewielkie środki finansowe, a niestety pozyskiwanie środków finansowych do najłatwiejszych zadań nie należy. Z maskami typu właśnie HEPA problemem głównym w tych badaniach jest to, koszt maski nie jest taki wysoki. Koszt jest wysoki własnego czujnika jakości powietrza, bo każda z tych osób biorąca udział w badaniu musiała mieć swój własny personalny czujnik jakości powietrza, no bo wiadomo, że każdy z nas porusza się w innych godzinach, w innych okolicach, mieszka w innych miejscach. I żeby ocenić skuteczność tych masek, trzeba było wiedzieć, jaki jest punkt wyjściowy zanieczyszczeń powietrza w okolicy tej osoby. A te czujniki to już koszt rzędu 20 tysięcy. Wspomniała pani o praktycznych wskazówkach, więc może na chwilkę teraz do tego wróćmy. Jak pani zdaniem, czy jest to w ogóle możliwe? Lekarz jest w stanie różnicować te objawy, tak jak kaszel czy kichanie u dziecka, czy są one uwarunkowane smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, czy na przykład infekcjami? Nie da się, bo to się nakłada, właśnie na tym polega cały problem, że i infekcja, i zanieczyszczenia powietrza wykazaliśmy w badaniu, że powodują kaszel, kichanie, co jest typowe, to są typowe objawy każdej infekcji. I żaden pediatra nie będzie w stanie określić, czy objawy wynikają z zanieczyszczeń powietrza, czy z infekcji. Wiadomo, że gorączka to już przemawia bardziej za infekcją. Natomiast wiemy, że ewentualne zanieczyszczenie powietrza plus infekcja pogarszają przebieg tej infekcji. Więc smogu na pewno nie można bagatelizować i lekceważyć. Nie, i no tyle, na ile możemy, warto chronić się tak w ramach tych naszych możliwości prywatnych, czyli jakieś
oczyszczacze powietrza, zachowania prozdrowotne. Będę więc głosem tych zaniepokojonych konsumentów. Kupować te maseczki, czy nie kupować? Czy jest jakiś sens? Nie ma jasno określonych wytycznych. Światowa Organizacja Zdrowia nie potrafi odpowiedzieć na razie na pytanie, czy stosować, czy nie stosować. Badania, które powstają czy w Chinach, czy w Brazylii, tylko na małych grupach ludzi, wskazują, że maski są warte kupienia, tylko są dwa ale. Pierwszy z nich to maska masce nierówna, czyli przede wszystkim to powinny być maski z filtrem HEPA, nie maski chirurgiczne, nie maski przeciwpyłowe. Najlepiej, gdyby miały również jeszcze filtr węglowy i były oznaczone N99, bo wtedy chociaż to są zapewnienia producenta, ale niemniej wyłapują 99% zanieczyszczeń. Inne maski w ogóle nie są badane i nie są brane pod uwagę, więc o nich ciężko w ogóle się wypowiadać. A druga rzecz, że te maski nie są zalecane u dzieci i u osób wykonujących sporty na zewnątrz. Najbardziej, jak rozumiem, powinniśmy uważać o tej porze roku, bo teraz w zasadzie zaczyna się sezon smogowy. Tak, śledzę w aplikacji, jak to wygląda, ponieważ mamy ładną pogodę, wietrzną pogodę, to nie jest jeszcze najgorzej. Ale wiadomo, że ten sezon grzewczy sprzyja powstawaniu zanieczyszczeń powietrza. Tak naprawdę pik jest zwykle od grudnia do marca. Tak też zresztą prowadziliśmy nasze badanie w piku zanieczyszczeń powietrza. Już kwantując naszą rozmowę, chciałabym zapytać, jakie będą dalsze losy Państwa badania? Dalej chcemy kontynuować to badanie, to znaczy teraz chcielibyśmy wykazać wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój alergii i astmy. Co prawda z naszego badania wyniknęło, że dzieci narażone na wysokie zanieczyszczenia pyłów mogą czterokrotnie częściej rozwinąć astmę, ale chcielibyśmy pogłębić ten temat. Po drugie, chcemy teraz napisać kilka publikacji naukowych i poszerzać świadomość i możliwie jak najchętniej angażować w to również nie tyle środki rządowe, co sam uwagę rząd. Uwagę ministerstwa. Dokładnie. Żeby przyjrzeli się temu problemowi i być może rozpoczęli jakieś poważniejsze inicjatywy, tak jak w Krakowie zaczęli robić. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję za rozmowę bardzo. I trzymam kciuki. Dziś moim gościem w programie Oblicza Medycyny była Pani Aleksandra Ratajczak.